Przyjechaliśmy na wystawę samochodem koncepcyjnym F015 Mercedesa. Jest on autonomiczny, czyli możemy podróżować z nim bez udziału kierowcy. Dzięki mnóstwu tak naprawdę czujników i radarowych, i czujników wyposażonych w kamery, ten pojazd jest niezwykle bezpieczny. Komunikuje się z otoczeniem. Z zewnątrz sygnalizuje to trybem odpowiedniego podświetlenia. Może mówić do przechodniów, informować ich o tym, co robi. Kiedy zobaczy pieszego chcącego przejść przez drogę, może wyświetlić mu pasy, tak aby ten pieszy wiedział, że samochód go zauważył, żeby bezpiecznie wyznaczyć mu drogę. Może zadbać nie tylko o nasze bezpieczeństwo, ale o bezpieczeństwo wszystkich dookoła. Ma w środku 6 ekranów, które służą do komunikacji między światem zewnętrznym a wewnętrznym. Możemy z poziomu tylnej kanapy operować sobie wyświetlaczami w drzwiach, wykonać telefon, włączyć radio, ustawić nawigację. Nie ma tutaj łączonej kanapy, tylko są osobne fotele. Są bardzo wygodne, wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Możemy przednie fotele zwrócić w stronę tylnej części pojazdu. Podłoga jest wykończona w stylu przypominającym luksusowe jachty. Mamy duży dach panoramiczny. Możemy sami zasiąść za sterami, prowadzić go standardowo. Niesamowite, to znaczy ten pojazd wygląda jak pojazd kosmiczny. No, niewiele przypomina samochody, które możemy zobaczyć na ulicach. Właściwie sam fakt, że te fotele odwracają się w obie strony i można siedzieć tyłem do kierunku jazdy, jednocześnie być kimś w rodzaju kierowcy, ale nie do końca kierowcą, robi nieprawdopodobne wrażenie. Jechałem w trybie autonomicznym, oczywiście na odcinku zamkniętym, i jest to niesamowite poczucie, kiedy auto decyduje o nas, pobiera setki, tysiące danych, przetwarza je po to, żebyśmy mogli przejechać bezpiecznie odcinek, zakręt czy jakiś fragment drogi. No właśnie zastanawiam się, czy zaufałbym mu swoje życie. Być może tak, no chyba musiałbym jednak zacząć od jakiejś spokojnej, cichej uliczki, bez dużego ruchu i potem zobaczyć, jak się zachowuje. Dzisiaj samochody są już gotowe do poruszania się w trybie autonomicznym. Niestety ustawodawstwo i przepisy, jakie obowiązują jeszcze w Unii Europejskiej, a także w Polsce, na to nie pozwalają. Czyli auto jest gotowe, przepisy jeszcze nie. Czyli technologia wybiegła przed przepisy. Sądzę, że niezbyt odległej przyszłości, może nie za kilka lat, ale za kilkanaście lat, będzie znacznie łatwiej ubezpieczyć samochód autonomiczny niż samochód, który ma kierowcę człowieka. Myślę, że w sytuacji, kiedy cały ruch będzie autonomiczny, to najsłabszym elementem tego ruchu będzie człowiek kierowca, który będzie bardziej skłonny do ryzyka, będzie częściej popełniał błędy, łatwiej się męczył. Kochani, serdecznie Was zapraszamy do Centrum Nauki Kopernik, żebyście zobaczyli nową wystawę. Przyszłość jest dziś, cyfrowy mózg, i żebyście zobaczyli, ile tego cyfrowego mózgu już dzisiaj jest możliwe, chociażby w takim samochodzie autonomicznym jak ten.